strzeg boczkowy. Taki, bym powiedział, podstawowy jakby. Znaczy, gdzieś na tych łukach możemy sobie rozpocząć przygodę. I tak jest też najlepiej. Znaczy, nie jest to łuk z górnej półki tego producenta. Powiedziałem, że to jest jakby taki łuk podstawowy. Ale z tym łukiem możemy zrobić wszystko. No, w zasadzie dzisiaj, kiedy nie strzelamy już fity pełnej, czyli pełna fita to 30, 50, 70, 90 metrów. Czyli gdy już nie strzelamy tej pełnej fity, to strzelamy maksymalnie 50 metrów z łuku. No, potrzebna jest nam jakby duża odległość od osi do osi. I te łuki te sobie spokojnie radzą. Czyli możemy strzelać z łuku sportowo, możemy sobie oczywiście za granicami Polski posiadają odpowiednie uprawnienia polować z tych łuków i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taki bardzo uniwersalny łuczek. Za małe pieniądze, dobry, bardzo dobry, jakościowo sprzęt. Co to są małe pieniądze? Ile taka przyjemność kosztuje? Powiedzmy, kompletny łuk dobrego producenta, czyli Hojta, z osprzętem, ze strzałkami, ze spustem. W zasadzie z wszystkim tym, co nam jest potrzebne do tego, żeby po prostu strzelać do tarczy, to jest koszt z granicy 1500 do 2000 zł. Dobra, to może teraz zobaczymy, jak niego strzelać poprawnie. Bo moi widzowie mi zarzucają, że nie umie strzelać, że złą postawę przyjmuje, że złe rzeczy robię. Łuk przyjmiemy, wiadomo, lewą ręką, jeżeli oczywiście jesteś praworęczny. Tak jest. Ja tutaj ci na prawą rękę, na razie, cześć, na prawą rękę założę spust. Wiesz, co to jest spust? Nigdy nie strzelałem z takiego spustu, jak to działa? Spust jakby pomaga nam w zwolnieniu cięciwy, to znaczy jest to bardziej płynne, zwolnienie cięciwy jest bardziej płynne, nie musimy po prostu kotwiczyć, nie musimy odpowiednio, powiedzmy, prostować palców w dłoni, po prostu naciskamy spust tak jak dokładnie w broni i, no i po prostu strzałka nam wychodzi, tak? Czyli tak, zapinamy go w ten sposób, ja może najpierw pokażę, jak zapinamy, trzymamy w ten sposób zabezpieczamy jakby żeby sobie nie nacisnąć. Spust, żeby po prostu przy momencie rozciągania nie nacisnąć. W momencie, kiedy jesteśmy już rozciągnięci, przekładamy ten palec, naciskamy i widać nawet, strzałka nam wychodzi. Delikatne. Dokładnie tak. Dosyć te spuściki są dosyć czułe. Poczekamy, aż kolega wróci. Jasne. No i teraz tak. Stajemy sobie bokiem, dokładnie. Rozciągamy się. Tak, tamtą lewą rękę prostujemy, rozciągamy się na plecy, ciąg. Tu masz przeziernik. Patrzysz się przez przeziernik, przekładasz palec, zielonym pinem najeżdżasz na cel i strzelasz. No i fantastycznie, 9. Jest 9. Faktycznie jest strasznie delikatny, tylko wystarczy jest delikatny. Lekko dotknąć i... Bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie robić tego chaotycznie, żeby po prostu... jakby treningi rozpocząć na krótkiej odległości. Rozpoczynamy trening na bardzo krótkiej odległości. Czyli nie idziemy sobie 30-40 metrów gdzieś tam od celu. Nie. Dwa. Po to, żeby wejść w rytm tak zwany, po to, żeby rozgrzać mięśnie, a dopiero później oddalamy się od celu. I tak, założę ci jeszcze raz strzałkę. Zakładamy spust. No. Tak. Palec tu. Rozciągamy się ładnie na plecy. Dobrze. Pochylamy się lekko do przodu, lekko do przodu, czyli staramy się stać na palcach. Rozluźniamy palce leciutko. Obejmując, ale rozluźniamy, przekładamy palec, najeżdżamy na cel i jest kolejna dziewiątka. Strzelimy jeszcze raz, bo widzę, że wychodzi coraz lepiej, czyli jakby coś tam z ciebie będzie. Jestem bardziej rzemieślnikiem niż wojownikiem. Tak, właśnie ma być nienerwowo, ma być płynnie. Czyli teraz już wiesz, o co chodzi. Rozciągasz się ładnie. Tak, dobrze. Bardzo pięknie. Szukasz przesiernika, rozluźniasz dokładnie palce, przekładasz palec. Pięknie. Bardzo pięknie. Bardzo proszę. Czyli to zamiana. Zamiana. No jest 9 u góry tam. Czyli... Ajajajajajaj. Ajajajajaj.
To zakład o kawę. O kawę, tak. Kawę zakład, no. Poważne rzeczy. Już tam jest zawsze taki błąd, że głowę ma po prostu troszeczkę, ja podejdę. Głowę powinien przesunąć bardziej do przodu. Nie widział po prostu, nie? Czekałem kawę. Zaraz podejdę tam do chłopaka. Tak powinno być jak tutaj. Czyli troszkę jestem za długi, troszeczkę. No ale już siada, nie? Skupienie, nie? Teraz o skupienie w sumie chodzi. W tej szczelnie? Nie, nie, nie. Widać w ogóle, że ten chłopak jest taki napięty bardzo, nie? Głowa do przodu bardziej. Przesuń mu głowę w przód. Do cięciwy, do cięciwy. W ogóle nie widzi tego przeziernika. Widzisz? No, teraz tak jak właśnie tutaj amunicją zauważył. Tu jest bardzo ładnie. To jest bardzo dobra postawa. Tak, tak, troszeczkę łuczek jest za długi. Wiadomo, jak to na szczelnicy, nie możemy wszystkich łuków przestawiać jakby od danego zawodnika, ale jakby no jest bardzo ładnie, nie? W technice jest bardzo ładnie. Czy dziewiątki masz, tak? Dziewiątki, pole, dobra. A gdzie wy w ogóle się mieścicie? W Bielsku. W Bielsku. Koło Bielska, Jaworze. Czekamy na parku, wiesz?